Drodzy, kiedy rozejrzymy się wokoło, to możemy odnieść wrażenie, zresztą błędne, że park, w którym się znajdujemy, jest jakimś wymarłym parkiem albo parkiem, w którym nie ma życia. Tak jak powiedziałem, to błędne wrażenie, dlatego że ten park powoli budzi się do życia. Świadczą o tym ptaki, które tutaj pięknie śpiewają, odgłosy traktorów, które zbierają gdzieś zeschłe liście, ale to, co najważniejsze, odbywa się wewnątrz tych wszystkich roślin, wewnątrz ziemi. Kiedy będziemy tutaj za miesiąc, to okaże się, że pojawi się trawa, pojawią się kwiaty, pojawią się piękne zielone liście, bo to, co najważniejsze, zaczęło już się dziać. To drzewo ożywa. Życiodajne soki już zaczynają płynąć i tłoczyć tą życiodajną siłę potrzebną do tego, byśmy później mogli cieszyć się piękną zielenią, pięknym widokiem tego parku. Drzewa, by żyć, potrzebują słońca, ziemi, od czasu do czasu deszczu, który będzie zraszał tę ziemię. A czego my potrzebujemy do życia? Oczywiście możemy wymieniać wiele elementów i każdy z nas znajdzie ich całkiem sporo, ale czego potrzebujemy do prawdziwego życia? Apostoł Paweł, który doświadczył nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie, chciał się tym dzielić z wszystkimi, że do życia potrzebujemy nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie, że spotkanie z Jezusem Chrystusem zmienia świat, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o wydarzenie, które kiedyś się rozegrało. Chodzi o wydarzenie, które codziennie może zmieniać życie człowieka. Stąd jego zapał do podróży, stąd jego zapał do pisania listów, dzielenia się Ewangelią, by każdy człowiek mógł na nowo przeżywać, jak prawdziwe jest doświadczenie, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i dał mi moje życie. Możemy dzisiaj korzystać, tak jak i ludzie wtedy w Koryncie, w Rzymie, w Galacji, w zborach Galacji, dokładnie z tego samego słowa. Dzisiejsze słowo, którym Paweł chce się dzielić z nami, to fragment, który jest jakby podsumowaniem tego całego wydarzenia. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas listy dłużne, które się zwracało przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Drodzy, mówimy czasami nic dodać, nic ująć. Albo to fantastyczne podsumowanie. Myślę, że ten krótki fragment wyjęty z listu apostoła Pawła do Kolosan jest niesamowitym podsumowaniem tego, co dla nas uczynił Chrystus, ale też co otrzymujemy, kiedy nasze życie zostaje powiązane z życiem Jezusa Chrystusa. I dlatego, tak jak te drzewa, które powoli budzą się do życia, zachęcam do tego, by i nasze życie na nowo przebudzało się lub nasze życie dostało wreszcie tej życiodajnej siły, którą jest Jezus Chrystus. Byśmy mogli wyznawać: Jezus żyje, z Nim i ja.